Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie 7 dni, 7 stylizacji lutowych. Tym razem zaczynamy. Pada śnieg, zrobiło się zimowo, pięknie, a ja właśnie wybieram się na lunch z Massimo, więc będę mieć dzisiaj tylko na sobie kurtkę, którą później zdejmę i zostawię w samochodzie, ale lecimy z tym, co mam na sobie, no właśnie, i mam dzisiaj szary golf z Mango, który już bardzo dobrze znacie. Założyłam sobie, no, w końcu zimowe klimaty, to musi być zimowy kożuszek, a w sumie to kamizelka z Zary, którą kupiłam jesienią. Też już Wam ją doskonale pokazywałam i doskonale ją znacie. Następnie szerokie spodnie Bajchruścińska z kieszeniami, które mają już kilka lat, i do tego te właśnie moje karmelowe botki Savai. Tak się prezentuje. Pokazuję Wam teraz zapach. No i oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie miło czas oglądając te moje zimowe inspiracje, jeśli chodzi o stylizację. Pachnę dzisiaj Jean Paul Gaultier, resztka, już dosłownie resztka, trzeba będzie zamówić nowe opakowanie, ale ja po prostu uwielbiam ten zapach. I dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji jest właśnie ten kożuszek z Zary, który na siebie narzucam do samochodu, no i oczywiście tote bag karmelowa od Elisabetta Franchi. Tak się prezentuje. Pierwszą stylizację mamy już za sobą, lecimy z kolejną. Czas na kolejną stylizację, drugą. Za moment wybieram się na moje pierwsze warsztaty autorskie świadomej pielęgnacji. Jestem już prawie gotowa do wyjścia i bardzo podekscytowana, trochę zestresowana, ale wiem, że będzie dobrze. Mam dzisiaj na sobie t-shirt, który kupiłam jakiś czas temu we Włoszech. Taki o... Tutaj z odrobiną czerwieni, niebieskiego. Do tego marynarkę z Zary, którą Wam pokazywałam jakiś czas temu, którą sobie kupiłam na wyprzedaży. Taką piękną, welurową, chociaż znowu kamera nie oddaje tak tego cudownego koloru. On jest taki kolor troszeczkę wina, no po prostu przepiękny. Szare dżinsy z Zary z wysokim stanem i kozaki, kowbojki szare również z Zary. Pokażę Wam teraz, czym dzisiaj pachnę, i potem reszta mojej dzisiejszej stylizacji. A pachnę dzisiaj czystą trucizną od marki Dior. Założyłam na siebie jeszcze ten płaszcz z Zary, który też bardzo dobrze znacie, kolorystycznie się idealnie mi pasuje. No i mam moją wielką torbę na ziemniaki, czyli furlę, tote bag, w której mam komputer, prezentację, wszystko. Max już tutaj na mnie czeka. Także słuchajcie, jedziemy, a Wy zaraz zobaczycie kolejną stylizację. Dzisiaj mamy niedzielę, szarą, brzydką, deszczową, ale my z Maxem jedziemy właśnie na kawkę, więc kaszkiet, mój piękny kaszkiet z H&M, czarny golf z Massimo Dutti, szare spodnie, dżinsy z Candy TM, botki czarne, pipeta biało-czarna. Zakładam resztę i pokażę Wam moją dzisiejszą stylizację. Szary dzień, ale otulające nuty zapachowe. Dzisiaj gruszka i frezja, proszę, Jo Malone. Taki zapach do dzisiejszej stylizacji. Całość mojej stylizacji podkreśliłam ramoneską, którą mam pod spodem czarną z Zary, żeby było mi ciepło, i tym fajnym grubym kardiganem też z Zary, właśnie w takich szarościach. No i torebka Michael Kors Manhattan Mini, bo nie potrzebuję dzisiaj dużej torby. Jak będziemy w kawiarni, to zdejmę sobie sweter, zostanę tylko w ramonesce, czyli dzisiaj tak wyglądam w szarościach. Słuchajcie, nie wiem, co mnie tak naszło dzisiaj na te szarości, może pogoda, ale powiem Wam, że samopoczucie super po wczorajszych warsztatach. Cały czas trzyma mnie pozytywna energia, jestem przeszczęśliwa. No, to co? Lecimy z kolejną stylizacją? Jejku, słuchajcie, wreszcie mamy dzisiaj słoneczny dzień. Po prostu tak mi brakowało tego słońca, a dzisiaj przepięknie przyświeca i w ogóle jest taka aura jakby już trochę wiosennie, chociaż do tej wiosny to jeszcze mamy trochę czasu, ale przez to też samopoczucie u mnie dzisiaj idealne. Zresztą u mnie zawsze jest idealne samopoczucie, czasami lepsze, czasami gorsze, ale dzisiaj jest naprawdę dobre samopoczucie, w związku z czym wskoczyłam w różowy golf. I to jest golf ze sklepu Candy TM. Wy już wiecie, że ja tam lubię kupować golfy. To jest ten golf Lola, o ile dobrze pamiętam. I one są dostępne w różnych odcieniach, w różnych kolorach, bardzo dobra jakość, w bardzo dobrej cenie. No i założyłam sobie dzisiaj szerokie spodnie w krateczkę z takim różowym i żółtym odcieniem bajchruścińska, do tego botki Savai. No skoro mam taki dobry humor dzisiaj, to musiało być oczywiście też trochę kolorowo, bo jakby inaczej. Dobra, lecimy z resztą, pokażę Wam zapach, pokażę Wam resztę stylizacji. A dzisiaj pachnę Desert Eden. Dla mnie to jest taki delikatnie różowy zapach, chociaż on jest bardzo, bardzo orientalny, ale nie wiem, jakoś tak dzisiaj mam na niego ochotę, więc tak dzisiaj pachnę. No i jestem gotowa. Okulary brązowe Prada. Płaszcz karmelowo-różowy przywieziony z Włoch, który już bardzo dobrze znacie. Do tego torebka tote bag Pinko. Elisabetta Franchi karmelowa. I tak, słuchajcie, się dzisiaj prezentuje. Jadę na paznokcie. A w sumie jadę sprawdzić nowe miejsce, które może być moim docelowym miejscem, gdzie będę robić paznokcie, ale zobaczymy, więc dzisiaj jadę tam pierwszy raz i jadę je przetestować, nie jako influencerka, nie będę tam robić żadnych filmów i tak dalej, jadę tam całkowicie prywatnie, więc jestem ciekawa, jak się to miejsce sprawdzi. No, także kolejna stylizacja za nami, taka właśnie różowa, i zapraszam na następną. Wczoraj, słuchajcie, piękne słońce, piękny dzień, a dzisiaj od rana jest tak ciemno, zresztą widzicie to w kamerze, jest ciemno, szaro i buro. Wczoraj na różowo, dzisiaj na czerwono. Jadę zaraz na śniadanko, na które się umówiłam z moją znajomą i postanowiłam, że dzisiaj założę sobie właśnie ten mój czerwony golf z Zary, który bardzo, bardzo lubię. Do tego założyłam spódnicę właśnie w takim odcieniu czerwieni, brązów, niebieskiego. Znacie tą spódnicę, bo pokazywałam ją wiele, wiele razy. To jest oczywiście spódnica z Zary, cienkie rajstopy i do tego botki Savai. O, tak się dzisiaj prezentuje, słuchajcie. Kurczę, no jest tak ciemno, że muszę w takich warunkach nagrywać dla Was ten film, ale już trudno. Pokażę Wam teraz zapach i resztę mojej dzisiejszej stylizacji. A dzisiaj pachnę nowością, którą wczoraj dostałam w prezencie. To jest taki, słuchajcie, bardzo przyjemny, kwiatowy, otulający, delikatnie ciepły, ale też świeży zapach. No, ciężko mi opisać, słuchajcie, będę go dopiero testować, więc stwierdziłam, że dzisiaj go sobie zaaplikuję i zobaczę, jak się będzie nosił. Na pewno za jakiś czas dam Wam znać. A dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji jest karmelowy płaszcz od marki Holistic. Długi płaszcz, do tego tote bag Elisabetta Franchi karmelowa. O, tak się dzisiaj prezentuje. Zaraz sobie zwiążę płaszcz. Do samochodu jadę na śniadanko. No jakoś dzisiaj całkiem dobrze mi się, słuchajcie, włosy układają. Nie wiem. Nie wiem, od czego to zależy, ale dobre samopoczucie jest, a ja zapraszam Was na kolejną stylizację. No, mam nadzieję, że jutro światło będzie już troszkę lepsze. Obiecałam sobie, że nie będę już narzekać na pogodę i dzisiaj zaczęłam oficjalne odliczanie do wiosny. Słuchajcie, już nie mogę się doczekać. Po prostu te takie smutne, szare poranki, nie powiem, że mnie dobijają, ale zdecydowanie wolę dni, kiedy jest słońce i myślę, że Wy też tak macie, kiedy zaczyna się zielenić. Kilka dni temu był taki moment, że już troszeczkę tak odczuwaliśmy tę wiosnę. Dzisiaj znowu szaro i deszczowo, brudno, brzydko. Ach, ale słuchajcie, ja mam dzisiaj bardzo dobry humor od rana, bo dostałam niedawno świetną wiadomość, na którą czekałam już jakiś czas temu, więc bardzo się cieszę i stwierdziłam, że dzisiaj poświęcę ten dzień na takie sprawy organizacyjne, więc muszę przede wszystkim podjechać na pocztę, muszę podjechać tuż do drukarki, muszę wysłać Wasze zamówienia maseczek, bo przyszła kolejna tura, także biorę się do roboty i szybko pokazuję Wam, co mam dzisiaj na sobie. Sweter, który już bardzo dobrze znacie ze sklepu Marella, i do tego również spodnie Maxmara, fioletowe, więc dzisiaj jestem w takich właśnie barwach fiolet, czarny, bo tutaj widzicie pasek Pinko, odrobina bieli. Do tego założyłam sobie moje botki Noa, właśnie te czarne. Pokazuję Wam szybko zapach i całość dzisiejszej stylizacji. A skoro dzisiaj mam fiolety, to też taki lekko fioletowy zapach, czyli Pure Poison od Dior. No i proszę, kożuszek czarny Zara, do tego mała torebka Michael Kors Mini, Manhattan Mini, którą sobie przyrzucę tutaj jako crossbody, a będzie mi wygodnie trzymać wszystkie paczki i wszystkie torby i wszystko, co będzie mi potrzebne za chwilę do wyniesienia do samochodu. Także moja dzisiejsza stylizacja prezentuje się tak. Zapach znacie, fiolety, czerni, może być, może być. No i co? Została nam ostatnia stylizacja, jutrzejsza, także kończę, zabieram się za ogarnięcie tego dnia, no i widzimy się oczywiście w ostatniej stylizacji. Ostatnia stylizacja w filmie 7 dni, 7 stylizacji przed Wami. Dzisiaj mam portki, proszę bardzo, tak, wskoczyłam dzisiaj w spodenki. Więc tak, zaczynam od początku. Sweterek Marella, który już pokazywałam Wam wielokrotnie, wiele razy tutaj na moim kanale i nie tylko. Do tego spodenki Pinko, ala skórzane, brązowy pasek Pinko, rajstopy w takim, no trochę kamera przekłamuje ten kolor, bo on jest taki bardziej beżowy. To są rajstopy z Calzedonii i botki, kowbojki szare z Zary. O, tak dzisiaj wyglądam. Trochę więcej światła dzisiaj, mamo, więc bardzo dobrze, cieszy mnie to ogromnie. Cały dzień oczywiście mam zaplanowany na maksa, więc biorę się za jego ogarnianie. Kończę ten dzisiejszy film, zapach i reszta w tej stylizacji. A dzisiaj pachnę Tomem Fordem i czarną orchideą. Zawsze się śmieję, że jak wyciągam tę buteleczkę, to mówię nie czarna orchidea, tylko czarna mamba. Nie wiem, dlaczego mi się tak ona kojarzy. No, ale dzisiaj taki właśnie zapach. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja właśnie tak mam, że czasami jak coś bardzo, bardzo lubię i pasuje mi do różnych stylizacji, do różnych moich kombinacji, to noszę to non-stop. Tada! Tak, wiem. Znowu tote bag od Elisabetta Franchi. No po prostu ta torba dobrze mi się sprawdza i to był bardzo dobry zakup, moje drogie panie. Dobieramy zawsze dodatki do naszych stylizacji, a tak naprawdę lepiej zainwestować w kilka dobrych, jakościowo świetnych, pasujących nam właśnie do stylizacji akcesoriów, na przykład torebkę, niż mieć całą masę tanich, słabych jakościowo torebek, które po prostu będą nam zalegały w szafie. No ale dobra, mam ramoneskę czarną z Zary, na to zarzuciłam sobie moje poncho, też stare jak świat z Zary, z kapturem, które później sobie zdejmę, bo będę też załatwiać parę spraw w galerii handlowej, więc pozbędę się poncho i zostanę tylko w ramonesce, więc będzie mi wygodniej, nie za gorąco. No, taki mam plan. Także słuchajcie, tak się dzisiaj prezentuje. O, proszę bardzo. Tak, i tą stylizacją zamykam dzisiejszy film, znaczy w sensie ten film 7 dni, 7 stylizacji. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, mam nadzieję, że już kosmetycznym. Dziękuję za Waszą obecność, jeśli macie jakieś pytania, to dawajcie znać oczywiście w komentarzach. No i co, do zobaczenia, buziaki, pa!